Overnight, my world has changed. I've become a vampire. I did not choose the thing I've become, but I can choose the lives I now take. Cursed be the choice. Hej, cześć, siema wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Vampyr, w którym to kompletujemy składniki Antidotum, a jeśli dobrze pójdzie, może nawet zawalczymy z katastrofą. Na start lecimy do Lorda Redgrave'a, po prostu jest najbliżej. Poprosić go o krople jego krwi. Chyba o krople. No, prawie. O krople krwi Williama Marshalla od Lorda Redgrave'a. Ale wszystko sprowadza się do tego, że musimy typa zlokalizować. I nie ma go tu, gdzie sądziłem, że będzie. Dobra, okej. Tam jest. Czyli nie jest na górze, tylko powiedzmy w swoim gabinecie. Hello, Mr. Redgrave. Good evening, Lord Redgrave. Welcome, Lancebearer. To what do we owe this pleasure? I've located the true origin of the epidemic, and I'm about to end it. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Walnąć tak prosto z mostu, że wiemy, że nie jest jego stwórcą? Czy może połechtać jego ego, że to ostatnia nadzieja na stolicy? Myślę, że to może go bardziej przekonać. This is more important than the club, you or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. Now go, Lancebearer. Craft a legend to be sung to Ascalon recruits for the ages to come. No, to było zaskakująco szybkie i łatwe. Teraz co? 300 i 400 metrów. Najbliżej. Okej. Okay. No tu zakładam jest gdzieś ten Geoffrey McCallum. I najbliżej jest w sumie do szpitala, a potem przeteleport, znaczy przenieść się z tej kryjówki tutaj i iść na cmentarz. Okej. No to tam też zamierzam się udać. Myślę, że raczej nie będę tracił czasu na jakiekolwiek walki. Tam jeszcze jest do przegadania coś z doktorem Swanzim. I to jeszcze myślę możemy zrobić, bo te dialogi akurat są takimi ważniejszymi. Okej, tutaj. Dobra, szybki check. Jakie ja mam moce? Nie tak, jak ja bym chciał. Odpalę sobie zasłonę cienia tutaj. 40 sekund cooldownu, no. Raczej nie zdąży mi się to przed ewentualną walką załadować, ale to tam już... Wtedy po prostu się przeunikuję gdzieś na bok i będę leciał dalej. Jeśli oczywiście zajdzie taka potrzeba. A kto wie, przy dobrych wiatrach może nie będę nawet musiał. No niestety. 8 sekund. A nie, czekaj, ale ten to i tak wyczaił. I tak wyczaił. Dobra, pocięty. O, powiedzmy, że to się udało. I lecimy dalej. Ale kurde, cały czas mnie zastanawia ta reakcja Lady Ashbury. Dlaczego ona tak nagle uciekła?
Ona się, w sensie jakby ona się przestraszyła, bo myślała, że Jonathan oskarża ją o wywołanie tej plagi? Czy bardziej chodziło o to, że... Okej, okay, nieco darło pysk, ale nie wiem, czy chcę wiedzieć. Czy wróć, nie wiem, czy chcę tracić na to czas. Dobra, to już ludzie byli, zostali przeze mnie poleczeni. W tym odcinku chyba nawet. Bo jeszcze wcześniej. Insulina, a to mogę w sumie się teraz drugą stronę. W sumie, no tak, drugą stronę, tam teraz była. A tak to będę i wtedy musiał jeszcze przejść. Ale na szczęście nie jest to żadna długa przebieżka. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Okej, okay, rozumiem, że czosnku nie może użyć, no bo po prostu by go to pewnie zabiło. Ale co do tego insulina? Dobra, sprawdźmy, gdzie może być ta insulina. Egzekutor? Jak ten gościu się tutaj dostał? Okej, okay, 5 metrów w tamtą stronę. Okej, okay, czyli muszę zejść na sam dół. O, siema. Kobie, nie ma na ciebie czasu. I nie mam już pocisków. Do pistoletu, no to czas wymienić sobie na strzelbę Miltona. Że mogę do shotguna nosić tylko 14 pocisków, to jest trochę dziwne. Tu jest wyjście. A nie, no niby tak łaził za każdym byle jaką półeczką, którą mogę przeczesać, to już nie jest ten etap gry, w którym muszę to robić. Dobra. Siema. Nara. O proszę, 5 level skilla i nie zabił wszystkich na raz. Jestem w szoku. Okej, okay, tylko jeden gość mi 4 naboje zostawił. Ten, słabiutko. Gość aż fikoła prawie zrobił. Dobra, to jest gdzieś tutaj. Tak czy nie? Nie, ty... O Jezu, to jest wyżej! W ogóle czemu od razu strzela z tej dubeltówki od Miltona 2 pociskami? To jest takie dziwne. I tutaj... Ja bym wystrzelił najpierw jeden pocisk, potem drugi i zaoszczędziłbym naboje. A nie walisz od razu podwójnym strzałem. Z mojej perspektywy to jest to trochę marnowanie amunicji. Zwłaszcza, że amunicję w wampirze możemy tylko i wyłącznie kupić albo wyfarmić z przeciwników. A i tak, żeby ją wyfarmić, to trzeba mieć szczęście. Co, tutaj gdzieś, czy gdzie? Bo jeszcze dalej. Ciekawe, czy mogę w sumie zabić jeden strzał dwóch kolesi? Mogę! Pięknie! Ej, to ładnie wyglądało, bo gościu po prostu dostał strzała i poleciał na lewo. Na swoje lewo oczywiście. Bo na moje prawo. No i gdzie ta insulina? O, trochę naboi. Czy po prostu amunicji. There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu.
jak rozumiem, doktor Palescu to jest wynalazca insuliny, tak? Bo ja tak średnio trochę w medycynę umiem, nie? No dobra, sprawdźmy to. Jest też pytanie, gdzie ja będę musiał walczyć z tą katastrofą? To jest osobna kwestia. Jak na razie tylko chodzę i zbieram składniki do tego antidotum. Ale jeszcze nie wiem, gdzie się mogę spodziewać walki z tym monstrum. Dobra, tutaj odbiję w lewo, czy tam w prawo. Niu. A, chyba nie, nie ma. Anuluj. Cyk. Idziemy dalej. Bardzo ładnie. Zbędna walka uniknięta. No tutaj niestety nie uniknięta. Chociaż może, czekaj. Kurde, tak bym nie zauważył, to byłbym w stanie tego uniknąć. Ten, widzę, też wybucha. Trochę szkoda. Wiem, że akurat wilkołak, jak będzie miał taką mutację, to nie będzie eksplodował. Dobra, poproszę o uzupełnienie pocisków. Zdu warsztatowy do zbadania. Wspomnienia o Williama Marshalla. O! Kilka prastarych welinowych kartek wyrwanych ze wspomnień Williama Marshalla. Jeśli się nie mylę, to chyba jest jedna z nagród, jaką dostałem z tego. Znaczy od tego Ushera. O, chociaż może i nie. Antidotum. Serum stworzone na podstawie receptury na łzy aniołów. Zamiast czosnku dodano insulinę, aby wzmocnić ochronę przed infekcją katastrofy. No dobra. Krew króla Artura jeszcze nam jest potrzebna, żeby to wykonać. Obronie, bo wszystkie, które mogłem, mam na maksa ulepszone. Tutaj tylko jakieś rzeczy do rozłożenia. Myślę, że się prześpię tak na koniec jeszcze. Tylko jak mam to odblokować w sumie? A mam się jakoś teleportować? Przejść? Nie rozumiem, jak ja mam odblokować tamto przejście. Dobra, gdzie on jest? 80 metrów w tamtym kierunku. A wyjście jest z tej strony. Teraz pytanie, czy ja będę musiał sobie wywalczyć? Na pewno będę musiał sobie wywalczyć drogę do niego. Pytanie, czy będę musiał też wywalczyć sobie... ten. No, Jesus. Czy będę musiał sobie wywalczyć dostęp do tej krwi króla Artura? Really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. Crush the lake! Ładnie. Pięknie. Muszę też postrzelać z tej broni, bo mam od cholery amunicja, prawie w ogóle nie korzystam z broni palnej w tej grze. A jest ona turbo OP, zwłaszcza po ulepszeniach, które sobie w nie wpakowałem. Bron jest w ogóle gdzieś tutaj, no to oczywiście moje zmysły wąpierza mi powiedzą, gdzie mogę go znaleźć. O ile oczywiście koleś będzie w zasięgu. No ale ta miejscowa nie jest zbyt duża. Geoffrey, gdzie się chowasz? Okej. Okay. Poza obszar, bo on wyszedł przed chwilą, czyli on musi być gdzieś tutaj. A to co? A ja tylko trochę smaru. Nic aż tak szczególnie istotnego. Na krańcu jest tam obszaru. Czy on będzie
tam, w tej głównej części, tam gdzie jest grób Mary. Tam, gdzie my z nią walczyliśmy. Czekaj, co to było? Okej, to było dziwne. Miałem przez chwilę wrażenie, że był znacznik, żeby czegoś użyć. To on? Tak, to on. Siema. Good evening, Vampire Hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred and precious relic. Why would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? A creature called a disaster is about to be unleashed. It falls upon me, as once it did Marshall, to stop it before the whole country is ravaged. I should have destroyed that book. And yet, I wish I could join this battle alongside you. But this crusade is not mine to fight. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. O, mogę pogadać z nim jeszcze? Can we speak more? Indeed. Why not? Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. Jeśli widzę to jako małe dziecko, no to nie... To wiem już w sumie skąd do niego taki zapał, żeby zabijać wampierza. And who was this man? Carl Eldritch. One time leader of Priwen. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Rain after teaching me how to kill leeches. What will the guard of Priwen do now? Will you stop the great hunt? Yes. But we shall continue to protect innocence from beasts like you and your red-headed friend. Like me? I am indebted to you for sparing me at Pembroke. But this won't always be the case. I'm no coward like those St. Paul's Stoll brothers. How long have you known Lady Ashbury? Where is she? And what will you do to her? We saw you meeting her, so of course we investigated. But she is gone. Our scouts reported she has sold some paintings and departed for an unknown destination. Oh! Sprzedała obrazy, które na pewno są sporo warte. I nie wiadomo, gdzie się udała. A ona wspominała, że ma jakąś sekretną posiadłość w Szkocji. Adieu, Vampire Hunter. Until we meet again, Blood Drinker. Czyli co, czyżby tam się udała? Znać kryjówkę, no to będzie zajebiście proste. Będę co iść tędy. Ale chyba pójdę raczej tu, bo jeszcze właśnie mamy do przegadania ze Swansim, to pójdę tutaj. Złożymy u nas w gabinecie taki, powiedzmy, la grande finale przed walką. U nas w gabinecie stworzymy to antidotum. Jeszcze wcześniej szybka pogadanka z doktorkiem. Jeśli będzie oczywiście w miarę o czym gadać. Także olewam w ogóle tę walkę. Nie ma sensu tak sztucznie przeciągać rozgrywki. Byłoby tylko miło się nie zgubić na tym cmentarzu.
Jezus, dajże mi spokój. Czekaj, gdzie idę? Właśnie w totalnie innym kierunku niż powinienem. Nie, 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 ja tam ogłuszać ich nie chcę. Wyłącz to. Otwórz drzwi. Jeszcze nie wiem, dlaczego nie mogę, będąc zakamuflowanym, tego włączyć. Dobra, tu już wykorzystam ultimata. Dobra, dziękować. Zresztą w ogóle jaki bieda lud z nim wypada. No, nie, to dobitnie pokazuje, że się nie opłaca z nim walczyć. A was ciągle więcej. Więcej i więcej. Na szczęście włócznia krwi to jest chyba najsilniejszy atak, jaki mam dosłownie w arsenale. Ale też, bo kurde, uczepiłem się strasznie tej jednej zdolności, bo nie powiem, no jest zajebista. Ale nie wiem, może teraz się przełączę na przykład na to, na otchłań. W sumie to ma największe możliwe obrażenia. Masz 2000 punktów. Chociaż w sumie to jest 2000 punktów, ale na jeden strzał, a właśnie te uwolnienie bestii to jest 600 na jeden strzał, i tam bije chyba 5 razy, więc w sumie to bije 3000, ale łącznie, więc to bije w sumie najwięcej. Ale to tam chyba taki drobny detal. Dobra, biegusiem, biegusiem. Idziemy tutaj. Czuję ten krew. Gdzie on? A! Jezus, no gdzie on jest? Ciekawe, gdzie on jest. Ciągle jest w tym teatrze jazdy, przecież cały czas ta noc nie minęła. Dobra, to szybki skip w takim razie. Ciekawe, czy rozwinie się jakaś sytuacja w dokach przez tę noc. Przypadkowe zgony. Mieszkańcy Londynu żyją w strachu przed lekarzami. Zbyt późne interwencje, bezczelne faworyzowanie niektórych pacjentów i eksperymentalne kuracje. Szpital boryka się z chorobą gorszą niż wielu pacjentów. Ten brak profesjonalizmu jest szczególnie ewidentny w szpitalu Pembroke w Whitechapel. Pembroke jest w Whitechapel? Dobra, nie rozkminiam. Gdzie deontologia została odesłana do Lamusa dawno temu, administracja Pembroke ukrywa się za fasadą oddania i prawości, jednak ci, którzy mają, znają choć jednego ich pacjenta lub co gorsza, sami znaleźli, należeli do ich grona, wiedzą, że to podstęp. W tej świątyni strachu zapłacisz za łóżko, zarazisz się chorobą, o której istnieniu nie wiedziałeś, a z twojego ciała w kostnicy zostaną zabrane wszystkie kosztowności. What? Tutejsi pacjenci umierają w nocy z powodu ran, jakich wcześniej nie mieli. Lekarze mówią na nie wypadki. Podczas krótkiej rozmowy kierujący zarządem dr Swansea stwierdził: Timor mortis conturbat me. Lękam się lęku przed śmiercią. A następnie wyprosił nas z placówki. Łacińskie sentencje to za mało, żebyśmy odwrócili wzrok od tych patologii. Zachęcam was do przyjścia ze mną pod szpital jutro rano, gdzie będę się domagać jasnych faktów na jego temat. Liczę na was. Jakiś tam EW. Przypadkowe oczywiście w cudzysłowie. A to chyba, kurde, jest jedna gazeta dalej, bo chyba powinna się jeszcze pojawić jakaś gazeta z tym. Z Dawsonem. Tylko jako, że nie skipnąłem nocy, tylko od razu leciałem z fabułą, no to... To się niestety nie pojawi. Kurde, co? No nie, gościu ma na pewno ten trzeci level jakiejś choroby, tylko to jest jedyny gościu w całej grze, którego ja nie znalazłem. Nie mam bladego pojęcia, gdzie on może być. A, nie, okej, dobra. Jednak jest to o Dawsonie, tylko po prostu był zależny od dzielnicy. Jak Dawson chce ocalić Londyn? Podczas gdy najbliżsi spodziewali się, że lada dzień zostanie ogłoszona jego śmierć, ale Lucius Dawson, założyciel i dyrektor firmy Dawson & Dawson, zadziwił wszystkich swoją obecnością na ostatnim spotkaniu londyńskiej Rady do Spraw Zdrowia. W czasie trwającego ponad 2 godziny zebrania rzekomo umierający magnat oskarżył 3 członków Rady o zbrodniczą wręcz niedbałość, po czym zażądał ich natychmiastowej rezygnacji.
Dzięki wsparciu Lorda Redgrave'a, hrabiego Bristolu, został też mianowany nowym zarządcą tej rady. Bez wątpienia żywy magnat natychmiast rozpoczął wdrażanie śmiałego planu ocalenia Londynu, budowy muru, który otoczy West End, chroniąc bogatsze dzielnice przed Hiszpanką i zamykając ją w rejonach i tak już nią dotkniętych. Naturalnie mieszkańcy wytypowanych dzielnic gorąco protestują, twierdząc, że jeżeli infekcja będzie się rozwijać tylko w obszarach objętych kwarantanną, ich zdrowie zostanie narażone na jeszcze większe ryzyko. Oznacza to jedynie, że brak im kręgosłupa moralnego, którym charakteryzują się ludzie wielcy, tacy jak Aloysius Dawson. Każda nacja, każde cesarstwo, kiedy stawia czoła śmiertelnemu niebezpieczeństwu, między innymi Hiszpańce, musi ponieść ofiary. Prawdziwi patrioci właśnie w ten sposób mogą się przysłużyć państwu, godząc się na to konieczne cierpienie. SLA. Kiedy zakładam, że te inicjały to są albo inicjały twórców, co byłoby dość ciekawym zabiegiem, albo są to być może postacie, które, kto wie, spotkaliśmy. Jakby było CD, to wtedy byłoby to Clayton Darby. A, super. Widzę, jednych wyleczę, to cała reszta się pochorowała tutaj. Pięknie. Ojojojojoj, już krytyczny stan. Wow, tu już niektórzy mają trzeci poziom nawet. Ojojojojoj. Ważne wydarzenia i handlarze. No, ale handlarze są już mało ważni. Byłoby fajnie w sumie, jakby miałbym... Przecież w sumie... W sensie... Ja teraz tak myślę, że mógłbym jeszcze powracać i ludzi tam poleczyć, no ale... Siema, doktorku. Ale czy to ma jeszcze jakiś sens? For what? Come now, you know what I mean. I am... Well, I'm just like you. Have you no shame? Must I remind you of your ludicrous actions? Of the innocent men and women who died at your hands? Shame is for mortals, Jonathan. I know it now, and you should too. We are something else. Something more. Okej, okay, widzę. Możemy popytać. Have you news of Geoffrey McCullum? I'm sure both of you would have quite an interesting discussion after recent events. He left the hospital without being treated for the severe beating you gave him. We'll meet again soon enough. Do you not think he will kill you where you stand? Funny you should mention it. I asked him once what he would do if I were a vampire. He said he would give me an hour for old time's sake. Godzinę, ale w sensie, że zdałbym mu godzinę forów, tak? How do you feel since you changed? Absolutely fine. Did you know I can determine the health of every patient or nurse just by looking at him? Fascinating. Have you taken a life yet, Edgar? Don't you think that's a private matter? I would not ask you such an indiscreet question. Nie, wcale. Do you feel the hunger? Yes. It's very peculiar, not like mortal hunger at all. It's like I'm never sated. Fortunately, blood is no rare commodity at Pembroke. Podkreślam, wystarczy tylko ogarnąć ludzi do transfuzji. What will you do? I nikt nie musi ginąć. Experiment, my dear colleague. I have an eternity to make scientific progress. I could be the only scientist able to undertake extreme experiments upon himself. My God, Edgar. Did you learn nothing from your forays into folly? I have, I swear. No more experiments on mortals. See? I said mortals. How quickly the mind adapts. What kind of experiments? Who knows? Nervous shock, brain damage, pain and recovery. There's almost no limit to what my body can now endure. I could be the next Henry Head. Jakiś rozumiem chyba ważniejsza postać w medycynie. Jak mówiłem, ja się nie znam na medycynie, nawet nie mogę mu teraz powiedzieć. Will you continue as Pembroke's administrator? Of course. I can help more than ever.
And since I'm already dead, I can't get sick. Are you not afraid Priwen will find you? Next time, they will do more than abduct and torture you. I remain a man of peace. If things were to go awry, I would flee rather than slice them up as you would, my friend. Przepraszam bardzo. Ja się tylko broniłem. Nie uczyniłem niczego w zemście. Ja się tylko broniłem. Jakbym mógł, to bym się wkradł do tego teatru, uwolnił cię, przemienił i wyszedł. Wtedy ty byś ich pewnie zabił. Ale ja miałbym czyste ręce. Ale niestety tak się nie da. To nie Dishonored. Tutaj lecisz w przód i mordujesz wszystko na swojej drodze, albo sam zostajesz zajebany. Have you seen Elizabeth? Has she passed this way since you returned? No. And I'm terrified to see her again. I really am, Jonathan. She could very well tear me to pieces for what I did. Oj, 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 oj. To jest akurat prawda, panie koleżko. Okej, okay, czysty level hipnozy. No ale właśnie, nie ma już nie możliwości hipnozy. Czyli jedyna możliwość, żeby wyssać z niego krew, to jest właśnie tam. W tym teatrze. Goodbye, Edgar. I'm certain we'll meet again. Bo ja mam teraz który level? Mam 5. level hipnozy. Chyba, że mi się nie... Chociaż nie, bo nawet jak nie mogę go zagnetyzować, to pokazuje się opcja. Tylko po prostu jest pokazane, że mam za niski level, żeby to zrobić. Czytaj, za niską moc hipnotyczną. No kurde, nie udało mi się tam ogarnąć tego kwiatka, no. Dobra, czekaj, a chciałem jeszcze sprawdzić, nie to. Czy jest jakiś opis na te składniki? O, tu w ogóle starą krew dostałem też od tego Ushera. Narodziliśmy się z krwi. Przez krew zostaliśmy przemienieni i tylko krew może nas zniweczyć. 1 na 12. Nie mam bladego pojęcia, do czego to może służyć. Nie odblokowało mi to żadnego nowego przepisu. Myślałem, że to będzie służyło do jakiegoś serum, ale serum mamy już wszystkie 3 na maksymalnym poziomie zrobione. A nie, okej, jednak mogę, jednak dalej to się rozwija. Zobaczmy. Krew Williama Marshalla, kilka kropli krwi Marshalla przechowanych w zapieczętowanej buteleczce. Niewielka dawka syntetycznej insuliny do celów medycznych. Kilka kropli krwi króla Artura przechowywanych w zapieczętowanej buteleczce. Okej. Czyli w dwóch przypadkach opis jest prawie identyczny. Dobra, skraftujmy to. 1 na 1. Time to go and find Harriet in the sewers. O, w kanałach. Udaj się do wylęgarni. Dobra, proszę mi pokazać mapkę. Aha, okej, okay, że mi oba wejścia mi pokazuje. Ale wydaje mi się, że stąd jest chyba najbliżej. Przecież... Znaczy nie, czekaj. Nie najbliżej, to było w sumie stąd. Tutaj wejść do azylu dołem i przez to się dostać do nich. Ale myślę, że chyba lepiej będzie się jednak poruszyć tak, jak każe gra. Kurde, jaka fajna muzyka gra. Mam antidotum i czuję się gotów, by powstrzymać Harriet Jones. Albo to, w co się przemieniła... Nie, albo to, w co przemieniła ją skażona krew Elizabeth. Jestem ostatnią nadzieją Londynu. Zarówno jako wampir, jak i jako lekarz. Pora bym odegrał w tej tragicznej sztuce swą rolę. Ładnie opisane. No i muzyka przestała grać, ale bullshit. Dobra, czy mógłbym tutaj... Mógłbym do West Endu sobie zawitać i tutaj poleczyć ludzi. A potem się przejść do... tych... do doków. Tak totalnie
tylko po to, żeby ich poleczyć, no bo w sumie chyba nie jest to ważne, czy ich zostawię przy życiu chorych czy zdrowych. Wystarczy po prostu, że będą żyli, ale jak tam powiedzmy mam ich po drodze, no to czemu by nie? No dobra, ode mnie póki co to tyle w tym odcinku. Troszeczkę będzie troszkę krótszy od pozostałych, nie ma co ukrywać, ale jak mówiłem, ode mnie to koniec. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się tą całą katastrofą. A i kto wie, może i nawet zobaczymy już zakończenie gry. Ale nie ma co spoilerować, to zobaczymy w trakcie. Ode mnie to tyle i do usłyszenia. Cześć!